a chance on a good thing. Yeah. Now I got you on my right wing. Making love now is casual. And you text me in the morning, you're available. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym Daily Vlogu. No i jak zwykle sprzed mojego lustra, ja już jestem gotowa do wyjścia. Max się szykuje, jedziemy do Arkadii, ponieważ Massimo chce kupić sobie spodenki na plażę. Przygotowania do wyjazdu do Włoch na wakacje trwają. Może zjemy też jakiś obiadek na mieście, co mam dzisiaj na sobie. Okulary Prada, golfik z Reserved, koszyk Mako, spodnie Zara, sandałki Michael Kors. Tak się prezentuje, lecimy i życzę Wam znowu udanego, miłego, przyjemnego oglądania tego dzisiejszego Daily Vloga. Proszę bardzo, Marina Military. Kochanie, co tam znalazłeś? Spodenki? Proszę. Spodenki, szukamy dalej. Dzisiaj na obiadek przyjechaliśmy do jednej z naszych ulubionych restauracji, czyli do restauracji Papugar. I na przystawki wzięliśmy sobie chrupiące kalmary, które są przepyszne. A teraz nasze dania główne. Ja mam polędwicę z dorsza czarnego, którą uwielbiam. W ogóle ta sałatka, słuchajcie, jest przepyszna z tym granatem. A Max wziął dla siebie czarny makaron, proszę bardzo, z krewetkami. Na zakończenie, proszę bardzo, panna Gotta z malinami. Takie dzisiaj pyszności. No i nastała ta chwila. W sobotę, w zeszłym tygodniu, przed moim wyjazdem na spotkanie z ludźmi z czasów dzieciństwa. Wyobraźcie sobie, padła mi suszarka. Suszarka marki Philips, którą stosowałam przez ostatnie chyba 8 lat i naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzała. Naprawdę bardzo dobrze. Byłam z niej niesamowicie zadowolona i mimo tego, że wszyscy mówili, kup Dysona, daj znać jak się sprawdza, przetestuj i tak dalej, to stwierdziłam, nie, będę używać do ostatniego momentu, aż suszarka padnie. I teraz wyobraźcie sobie ten moment, kiedy suszę włosy przed wyjazdem. Szykuję się, jak się tylko da i nagle pada mi suszarka. I mówię, nie no, po prostu tego akurat się nie spodziewałam w tym momencie. Na szczęście poratowała mnie suszarka od marki Babyliss.
Moja podróżna suszarka. Wiecie co? To jest taka suszarka, którą zabieram czasami ze sobą gdzieś na wyjazdy, bo ja nie znoszę tych suszarek, które znajdują się w hotelach. O, proszę, składana, maleńka. Ale moje długie włosy i suszenie tą suszarką to jest koszmar, żeby je wystylizować. Wiecie, tak wysuszyć, to nie jest jakiś tam specjalnie duży problem, ale wystylizować tą suszarką to już niestety jest. No i co? No i co zrobiłam? Co ja mogłam zrobić? Tak, moi drodzy, przyszła, dotarła nowa suszarka do włosów. Wczoraj otrzymałam, ale stwierdziłam, dobra, otworzę przy Was i pokażę Wam, na co się zdecydowałam i co kupiłam. Tam, tadam! No przecież! Czekałam tyle czasu, aż padnie mi ta suszarka i oczywiście kupiłam Dysona. Dyson Supersonic suszarka, proszę bardzo, tak zapakowana, już zaraz otworzymy, zobaczymy, jak wygląda w środku. Tak, pewnie powiecie, czemu nie postawiłaś na Dyson Air Wrapy i tam całą tą, wiecie, wielką skrzynię z kolekcją wszystkich końcówek i tak dalej. Nie postawiłam, dlatego że nie potrzebuję. Po co mam inwestować kupę pieniędzy w coś, czego nie będę używać? A wiem, że nie będę używać, bo będę używać suszarkę i na tym mi zależało. Mam prostownicę, z której cały czas korzystam. Nie korzystam z żadnych lokówek, więc tak naprawdę po co mam kupować? Kupię suszarkę i suszarka jest mi potrzebna i ją będę stosować. I tak też zrobiłam. No dobrze, wyciągnęłam z kartonu i jak widzicie, zdecydowałam się na tę wersję limitowaną już w tym pięknym opakowaniu. Co prawda kamera przekłamuje mi trochę, widzicie, kolor. Kolor jest taki ciemniejszy, jeszcze ciemniejszy niż teraz widzicie. Bardzo ładne to opakowanie. A w środku mamy cały sprzęt, czyli jest suszarka, są dodatkowe do niej końcówki. Muszę doczytać, o co tutaj dokładnie chodzi, co to za końcówki. Jak to wszystko będzie funkcjonowało, sprawdzało. No... lekka to ona, no nie, no w sumie to nie jest taka ciężka, jest chyba nawet lżejsza od tej mojej Philipsa. Wygląda całkiem fajnie. To teraz czeka mnie sprawdzanie instrukcji, doczytanie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, jak to się wszystko prezentuje, jak działa, no i testowanie. I może zrobimy sobie nawet taki pierwszy test na żywo, co wy na to? Ładnie wygląda, widzę, że takie różowe złoto, ten granat, takim powiedziałabym, granat, fiolet, no całkiem fajnie, fajnie, czyli kolejny Dyson w użyciu, w moim życiu, o tak. Słuchajcie, przybrałam się, proszę, jestem cała mokra, bo właśnie skończyłam myć okna w mieszkaniu, cały balkon ogarnęłam, po prostu wszystko. Dzisiaj mam taki dzień, że stwierdziłam, jest słońce, jest ładna pogoda, to zabieram się za robotę i teraz będę sprzątać w kilku szafkach w kuchni, więc od razu Wam pokażę, co i jak. Okien nie nagrywałam, bo w sumie nic ciekawego, ale może inspiracja do porządków w szafkach kuchennych będzie, coś Was troszkę podkręci. Zabieramy się dalej do roboty. Pierwsza szafka tak wygląda przed i zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądała po. No i zobaczcie, jak pięknie. Szafka zrobiona, posprzątana, czyściusieńka. Tak może być. Ale żeby nie było, przy okazji pokażę Wam, przygotowuję kolację. I robi się kurczak w warzywach, kurczak w sosie pomidorowym z warzywami, tutaj widzicie ziemniaki, groszek, pomidory z puszki, marchewka, będzie pyszna kolacja. Gdzie jest kot? Bo o niego często pytacie. Proszę bardzo, kot się relaksuje na kanapie, przy poduszkach lamania. Idealnie komponuje, kolorystycznie. Proszę, jak pipeta odpoczywa. Przytrzymuje sobie wałeczek. Cześć! O, kto tak śpi? O, pięknie tak.
teraz czas na czyszczenie i organizację tej szuflady. Do tej pory trzymałam, widzicie, gumki w takich woreczkach, ale wtedy kupiłam sobie takie oto pudełka przezroczyste, do których będę przekładać wszystkie klamoty. Ja już te pudełka Wam pokazywałam przy okazji ostatniego vloga, gdzie robiłam porządki w kuferku z narzędziami i wiecie co, to jest świetne rozwiązanie. Właśnie takie małe pudełka, do których można powkładać wszystkie małe rzeczy. No i bardzo proszę, tak prezentuje się moja dzisiejsza kolacja. Tak prezentuje się porcja Massimo. Jak widzicie, jedno danie, które można wykorzystać na dwa sposoby, czyli zrobić na przykład makaron spaghetti z sosem, albo tak jak ja, drugie danie już z kurczaczkiem. To jest ten moment, że chyba mogę się już z Wami pożegnać. Przewietrzyłam całą sypialnię, włączyłam Dysona, więc nawilża mi się tutaj powietrze. Spryskałam pościel mgiełką lawendową. Ostatnio ktoś mnie pytał, co to za produkt, którym tak spryskuje poduszki. No i słuchajcie, to jest lawenda dolnosielska, mgiełka na dobranoc, tak dokładnie się nazywa, czyli mgiełka lawendowa, którą spryskujemy właśnie na przykład pościel lub miejsce, w którym będziemy przebywać, gdzie będziemy spać. No a wiecie, że lawenda ma takie działanie uspokajające, ja w ogóle uwielbiam zioła, więc lawenda jak najbardziej, tak? A propos ziół, to mam tutaj już przygotowaną herbatkę z kopru włoskiego, nie wiem czy będzie widać, no nie chcę wylać, herbatkę z kopru włoskiego na wieczór, ale ostatnio widziałam się z Magdą Meg i Magda zrobiła mi prezent, a dokładnie te czekoladki od Carmello, które ja uwielbiam i są przepyszne i po prostu zjem sobie zaraz jeszcze przed herbatką jedną czekoladkę. Ale co chciałam powiedzieć, jak zauważyliście, chyba w tym miesiącu, czyli w sierpniu będą same daily vlogi tutaj na moim kanale, tak myślę. Z kilku względów, bo tak, po pierwsze mamy sierpień, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ostatni miesiąc wakacji i pewnie wasze dzieci od września pójdą do szkoły, więc też będzie mniej wyjazdów, a w związku z tym, że jest ten okres wakacyjny, to was też jest mniej, macie mniej czasu, żeby siedzieć na YouTubie na przykład i oglądać filmy, chociaż i tak bardzo cieszą mnie wasze komentarze, bo dostaję właśnie na przykład takie komentarze, że o, jak fajnie spędzić poranek z kawką, z twoim vlogiem, właśnie do porannej kawki i z vlogiem Meg, co bardzo mnie cieszy, bo wiecie, że Magda stawia bardzo dużo tych daily vlogów swoich i nie tylko, więc cieszy mnie to, że mogę być takim przedłużeniem na przykład tych vlogów Magdy i że też je oglądacie, więc na pewno w tym miesiącu właśnie tak będzie, ale to też wiąże się z tym, że za chwilę lecimy na wakacje, lecimy do Włoch, dobrze usłyszeliście, lecimy, w tym roku nie jedziemy samochodem, tak jak było w zeszłym roku, czyli nie będziemy sobie robić tej takiej standardowej objazdówki, zatrzymywać się w różnych miastach, lecimy prosto do Neapolu, prosto do rodziny i do miejsca, w którym zawsze spędzamy wakacje. Kto śledzi te vlogi, ten już doskonale wie, gdzie będziemy, gdzie się zatrzymamy. No i też tak myślę, że na pewno coś nagram, ale nie obiecuję Wam, ile będzie vlogów po powrocie z Włoch. Ktoś w ogóle w zeszłym roku, teraz mi się tak skojarzyło, bardzo krytykował te nasze daily vlogi z zeszłego roku z Włoch, że są nudne, że nic się nie dzieje, że ja niby straciłam też jakoś tak serce do nagrywania, ale słuchajcie, po co jedziemy na wakacje? No przecież po to, żeby odpocząć, spędzić czas z bliskimi, z rodziną, ze znajomymi, zrelaksować się, wybawić. No powodów jest bardzo dużo. A raczej nikt nie jedzie na wakacje po to, żeby pracować, tak? Prowadzenie kanału tutaj na YouTubie to jest po części moja praca. Więc ja i tak na pewno wyciągnę kamerę i coś tam będę nagrywać, ale raczej nie spodziewajcie się, że to będzie nagrywanie dzień w dzień daily vloga z wakacji, czyli coś mniej więcej podobnego jak było na Fuerteventurze.
Więc tak planuję, nie wiem ile wyjdzie filmów, nie wiem ile się pojawi, nic nie chcę wam obiecywać, ale na pewno jeden będzie. Na pewno jeden będzie. Chociaż też nie chcę, może nie tyle stresować mojej włoskiej rodziny tym nagrywaniem, ale po prostu chcę też odpocząć, dobrze się bawić, spędzić ten czas z rodziną, a nie myśleć o tym, że muszę co chwila wyciągać kamerę i nagrywać. Z drugiej strony powiem wam, że chyba moja włoska rodzina lepiej reaguje na to, co ja robię. Śmiać mi się chce, bo czasami są też takie sytuacje, że na przykład jesteśmy w restauracji i wszyscy nagle: poczekajcie, poczekajcie, nie nagrywamy, bo Anita musi tutaj, nie jemy, bo Anita musi tutaj zrobić zdjęcia, albo Anita musi tutaj nagrać, albo nawet są takie sytuacje, że ja nie wyciągnę tej kamery, słuchajcie, nie nagrywam i nagle słyszę: no jak to, ale no nagrałaś to, nagrałaś tamto, pokazałaś to, pokazałaś tam. Wiecie, to jest niesamowicie zabawne, ale z drugiej strony fajnie, że jest też takie miłe przyjęcie tego, co robię, i ta moja rodzina się nie stresuje, nie ma z tym problemu, więc to na pewno jest na duży plus. Natomiast tak czy siak jadę na wakacje, lecę na wakacje, lecę razem z Maxem, więc chcemy po prostu miło spędzić ten czas. Jak wrócimy, to na pewno te vlogi będą. Więc tak sobie pogadałam przez chwilę do was. Myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten vlog. Tak, dzisiaj trochę sprzątałam. Oprócz takich normalnych rzeczy, którymi się zajmuję, i oprócz pracy, i oprócz Instagrama, i oprócz Facebooka, i oprócz YouTube'a, i tego, że wieczorami ostatnio nagrywam wieczorną pielęgnację na Instagramie, i wszystkim innym, czym się zajmuję, to jeszcze mam normalne życie, czyli też między innymi sprzątanie w domu, gotowanie w domu, zakupy i cała reszta. Więc nie myślcie sobie, że to tak czasami wygląda, jak wygląda, i ta rzeczywistość, nie wiem, influencerów czy twórców, to jest w ogóle taka ten, bo poza tym, co wy tutaj widzicie, też jest taka normalna rzeczywistość i takie normalne czynności, które my musimy wykonywać, ale to jest temat na inny film. Także ja się z wami żegnam, teraz będę się relaksować. Miło było, ale się skończyło. Dziękuję za waszą obecność i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, buziaki, pa!